Witam serdecznie, z tej strony Mateusz, przepisychińskie.pl. Dzisiaj pokażemy Państwu, jak przygotować sajgonki na zimno z wędzonym boczkiem. Do przygotowania potrawy będziemy potrzebowali jedną dużą marchewkę, por, garść kolendry, pół czerwonej papryczki chili, 2 cm imbiru, ząbek czosnku, 2 limonki, około 100 g wędzonego boczku, który później będziemy smażyli, sos rybny, oliwę z oliwek, olej sezamowy, sos sojowy, 100 g makaronu sojowego, grzybki mun oraz papier ryżowy. Makaron sojowy oraz grzybki mun zalewamy wrzątkiem. Odstawiamy na około 10 minut, po czym odcedzamy. Do dużej miski wrzucamy wcześniej pokrojoną marchewkę. Por. Posiekaną kolendrę. Papryczkę chili, imbir oraz czosnek. Świeże warzywa są już w misce. Następnie dodajemy wcześniej odcedzone grzybki mun. Oraz również wcześniej odcedzony makaron sojowy. Całość dokładnie mieszamy. Świeże warzywa, grzybki mun oraz makaron sojowy są już wymieszane. Dodajemy oliwę z oliwek dość obficie. Odrobinę sosu sojowego. Oraz wkrapiamy sok z limonki. Jeśli jest kolendra, musi być również limonka. Całość dokładnie mieszamy. Jeśli okazałoby się, że jest zbyt mało oliwy z oliwek, możemy dolać. Również sosu sojowego dolewamy według siebie. Smak powinien odpowiadać każdemu indywidualnie. Na rozgrzanej patelni będziemy smażyli boczek. Gdy się zarumieni i będzie twardy, będziemy przekładali na ręcznik papierowy, aby osączyć z tłuszczu. Kilka plasterków według uznania. Do smażenia boczku nie używamy tłuszczu, ponieważ wytopi się z boczku. Usmażony boczek przykładamy na talerz z ręcznikiem kuchennym. Odsączamy z tłuszczu, aby nasze sajgonki nie były tłuste. Tłuszcz fajnie wsiąknie w ręcznik papierowy. Będziemy teraz przygotowywali sos do sajgonek. Na początku wlewamy do miseczki 2 łyżki sosu sojowego. Tutaj te proporcje są bardziej istotne, więc
Odmierzam. Sos rybny, również 2 łyżki. Kilka kropel oleju sezamowego, dosłownie kilka kropel, ponieważ jest bardzo intensywny. Dodajemy również łyżeczkę miodu. Sok z całej limonki. Oraz łyżkę kolendry wcześniej posiekaną. Całość dokładnie mieszamy. Na talerz wlewamy ciepłą wodę. Będziemy namaczali papier ryżowy, który jest teraz twardy. Po namoczeniu w ciepłej wodzie papier stanie się miękki i będziemy mogli formować zajgonkę. Trwa to chwilę. Namaczamy z obu stron. Namoczony papier ryżowy przekładamy na deskę i za chwilę będziemy formować zajgonkę. Na namoczony papier ryżowy nakładamy farsz mniej więcej na środek. Na farszu układamy wcześniej usmażony boczek. Zawijamy jak krokiety z jednej strony, z drugiej strony przewijamy od dołu i zawijamy zajgonkę. Zajgonki na zimno z boczkiem gotowe. Smacznego.